Witam was wszystkich bardzo serdecznie i ja jestem Demon, a to jest kolejny odcinek z Wrót Arkany. A więc na początku wstępna informacja, wywaliłem moda. Tak jest, wywaliłem wszystkie moda i wszystkie akcje dziwne z nim związane, ponieważ dowiedziałem się, że dzieją się przez niego rzeczy, które nie powinny się dziać, jako na przykład dwóch łowców przy polowaniu na wilki bodajże. To doniósł mi o tym autor gry i powiedział, że mnóstwo rzeczy mod psuje w grze, a że grafikę tylko poprawia, to uznałem, że jednak go wywalę i będę grał na normalnej grze, żeby pokazać ją w całej okazałości. A więc, jakoś mi się udało usunąć tego moda, nie wiem jak, ale chyba jakoś. Dobra, może pójdziemy do karczmy, bo ponoć mam nie żałować kasy na nocleg, tylko że u mnie z kasą jest tak jak... No po prostu słabo. Czy ja to już czytałem? Tak, to samo, dobra. Czy mogę u ciebie odpocząć, karczmarzu? Chcę wynająć pokój. Może innym razem, bo na razie nie mam kasy. Handel. Sprzedajmy powiedzmy coś, wilcza skóra. Nie chciałbym wilczej skóry sprzedawać, bo w sumie może mi się przydać. Aha! Chodziłem po pewnych okolicach, wokół miasta chodziłem i znalazłem coś takiego. Minerał warty parę sawarów, czyli bryłka siarki. Aha. Sądziłem, że to będzie warte więcej. Ale dobra, niech wam będzie. Skąpce! Nie dacie mi się w żaden sposób, kurde... Nie chrap za głośno. Hello? Hello? Wziął moją kasę i co? I nic? Nie, moment. Coś tu nie gra. Gdzie ja mogę się przekimać, tak by the way? Czemu nic się nie stało? Przecież zapłaciłem temu typowi kasę i co dalej? What? Że jak? Przepraszam, co? Chwila, wziął moją kasę i co? I nic? Czyżbym coś źle wgrał? No mam nadzieję, że nie. Dobra. Zostawię na razie to. Mam nadzieję, że z takim życiem przetrwam chociaż trochę. Najwyżej się wrócę później do Scylli i tam się prześpię. No, powiedzmy. Co ja mam teraz robić za zadania? To jest dziwne naprawdę, że mi zabrał kasa, a nie dał mi żadnego pokoju ani nic, no ale... Okej. Paczka ziół. Gdzie to trzeba było oddać? No targowisko w Scylli, czyli muszę do Scylli się wrócić, to później może. A może teraz? Może teraz się po prostu wrócę tam no i co? I oddamy to paczkę ziół. Jeszcze raz sprawdzę, czy działa ta karczma tak, jak powinna działać. Czy jednak coś tu nie gra? Chwileczkę dajcie mi moment, ja muszę zobaczyć to, bo... Jeżeli karczma nie działa, to... No to czarno to widzę, naprawdę, czarno to widzę. Gospoda górski przysmak, dobra. Stary, jeszcze raz, once again. Sprzedam ci bryłkę, okej, mam nadzieję, że mnie rozumiesz. Sprzedam ci bryłkę, dobra, rozumiesz? Rozumiesz. Teraz chcę wynająć pokój. Za 5 sawarów możesz się przespać 2 domki dalej, tylko nie zapaskuć mi łóżka. Przespać 2 domki dalej. 2 domki dalej. Sorry, musiałem sobie to jeszcze przeliterować, czyli nie ma błędów w grze, tylko tak naprawdę ja jestem debilem. No... Okej, spoko. To było do przewidzenia, że mogę ja być debilem, a nie gra może być zepsuta. 2 domki dalej. Eins... Zwei, to jest ten domek? Hello? O! Mam całkiem zacną haciendę, muszę wam powiedzieć, dobra. Może tutaj, najpierw rozejrzyjmy się, czy czegoś tutaj nie ma. Tu na przykład... Nie. No dobra to. Idziemy w Kimę, tak jak nam... Odpocznij. Wow, to było szybkie. Okej. 5 sawarów za uleczenie wszystkiego, myślę, nie jest jakąś wygórowaną ceną. Przynajmniej tak mi się wydaje. Okej, dobra. Przepraszam, gro, że ci pocisnąłem, że jesteś zepsuta i tak dalej, i tak dalej. Po prostu nie wierzyłem, że działasz. Sorry. Zdarza się, wiesz, no. Przepraszam, wybaczysz mi? Nie? No.
Szkoda, szkoda. Dobra, ja to przewinę, jak będę szedł do Scylli, bo to jest chyba ostatnie zadanie w Scylli. Chyba, no nie wiem, czy to jest ostatnie zadanie, ale mam nam. O tak powiem, mam nadzieję, że to jest ostatnie zadanie. Tak? Jeba! O, dobra, i ja zaraz będę, bo to uciekanie przed potworami jest nudne, więc chwileczkę. A więc jestem, moi kochani, w Scylli. Teraz tylko tak, problem polega na tym, iż muszę iść na targowisko. I teraz muszę znaleźć typa, któremu mam oddać i tą rzecz. Ale gdzie? To jest chyba największy problem. Ty pilnujesz porządku, rozumiem. W więzieniu królewskim jest ork. Mam tutaj małą paczkę. Jesteś nią zainteresowany? Ach, zioła! Długo na nie czekałem. Czy Ernst sam nie mógł się z nią tu pofatygować? Nie, Azrianie coś zmęczyli. W tej chwili się ukrywa. Dobrze się spisałeś, oto zapłata. Doświadczenie plus 20. 30 sawarów. Oh, yeah! Przyjdź do mnie później, to będę miał dla ciebie nowe zlecenie. Później, to znaczy kiedy? Co to znaczy później, stary? Mógłbyś mi powiedzieć? Bo to bardzo mi się przydało. Podczas mojej podróży zdobyłem niedźwiedzią skórę. Niedźwiedź mnie denerwował, więc musiałem ukrócić jego męki i po prostu zabić, krótko mówiąc. Niechcący, od razu mówię, niechcący, tak wiecie, miecz mi się wyjął przypadkiem z pochwy i tak, wiecie, ciachnąłem, niechcący, nie? Nie, no tak poważnie to niedźwiedź mnie denerwował, bo nie pozwalał mi przejść do dalszej części lokacji i wiecie, o co chodzi. Gniew demonów. Tak, to później. To muszę iść do jaskini, to na północ. Czyli tak, muszę do typka wrócić za jakiś czas. Nie uśmiecha mi się wracanie do tej lokacji. Chodzenie w tej grze z lokacji do lokacji jest... O, nawet nie wiecie, jak okropne. Ja pierdzielę, to jest normalnie jak wyprawa życiowa. Jest tak ciężko naprawdę przejść z lokacji do lokacji, że to masakra. Dobra, ty masz coś dla mnie? Jak będziesz chodził po lesie, to uważaj na wilki. Stary, miałeś dla mnie mieć jakieś zlecenie. Masz teraz już? Nie, chyba nie. No dobra, to ja za jakiś czas tutaj przyjdę i mam nadzieję, że będziesz coś dla mnie miał, bo jestem spragniony questów, wiesz o co chodzi. To z tym typem to ja już chyba gadałem, dobra. Czyli tak, ja teraz wracam z powrotem do... Nie wiem, to jest obóz Azarian chyba? Tak to się nazywa? Chyba tak. No i jak tam będę, to do was wrócę, a więc chwileczki. Okej, a więc jestem z powrotem. Wiecie ludzie, przy okazji znalazłem taki, powiedzmy sobie, złoty środek na... jako takie leczenie się i zarabianie pieniążków. O co mi chodzi? Oto, iż jako, że moja postać ma tam już 5 level, to wilk nie stanowi aż takiego zagrożenia. Wiecie, mogę spokojnie się na wilka wypuścić, rozwalić go bez problemu. Pomyślałem, że możemy zrobić tak, że skóra wilka jest sprzedawana za 6, skóra niedźwiedzia za 9, odpoczynek jest za 5, czyli po każdym zabitym wilku średnio wychodzę na 1 plus. Tak? Tak. I myślę, to właśnie o to chodzi, że w ten sposób na początku da się zarabiać, czyli ja poza kamerą pewnie będę chodził na polowania z wilkami, przy okazji będę zyskiwał expa i wiecie, na początku będą to wilki, a później już będę rozwalał niedźwiedzie, jak mi się będzie udawało i myślę, tak będziemy na razie sobie powoli zarabiać właśnie we wrotach. I ja teraz, jak widzicie, mam 26 sawarów, miałem 31. Dlaczego? Ponieważ się uleczyłem. No i tyle. To jest cała tajemnica tego wszystkiego. Idziemy teraz do kopalni, bo ponoć mamy znaleźć kolesia, który miał zdać mi raport. Znaczy nie mi, tylko takiemu typkowi raport, a ja muszę go znaleźć. Cześć. Co się tak rozglądasz? No nie wiem, tamten krasnolud to jest ten typek, czy co innego? No dobra, nieważne, na razie to coś sobie obejrzymy, czy coś tu jest ciekawego w tych kopalniach. W każdym razie... O, tutaj coś? I to w tych kopalniach można sobie pochodzić. Naprawdę jestem wdzięczny autorowi, że nie dodał systemu potrzeb, bo z takim systemem pieniędzy i nie dość, że mam pieniędzy mało, to jeszcze jakby były potrzeby, to byłoby krucho ze mną, także o Jezu, jak już się przeszło paralela, to chyba nic nie będzie trudniejsze. Znaczy wrota Arkany są podobno trudniejsze, ale zobaczymy. Zobaczymy, czy ta gra mnie przyprawi o gorszą frustrację niż paralel. No, zobaczymy. Na razie szukamy tego typa od raportu. Praca nie jest łatwa, ale przynajmniej nie muszę schodzić niżej, gdzie w ciemnych korytarzach czają się potwory gorsze od nietoperzy. No dobra. To ty mi miałeś zdać raport?
Przysłali mi z góry nową siłę do pracy? Nie jestem nowym pracownikiem. To czego tu szukasz? Rozglądam się tylko. Kim jesteś? Jestem Torosar. Po wojnie, gdy zostało nas naprawdę niewielu, swój obóz założyli tutaj Azarianie i pomogli nam odbudować kopalnię. Lub raczej to, co z niej zostało. A co tu wydobywacie? Głównie węgiel, rudę żelaza. Sporo jest też skał krystalicznych, które nie są wiele warte, ale to zawsze dorobek. Na niższych poziomach kiedyś było złoto, ale po wojnie tunele zostały przesypane. Teraz po latach Azerianie drążą korytarze w nowe nadziei, że uda im się coś znaleźć. Nie wyglądasz mi na kogoś, kto całe życie poświęcił się wydobywaniu minerałów. W czasie Wielkiej Wojny miałem swój oddział, walczyłem ramię w ramię z Pravenem i Królem Kabalem. Ale wszyscy moi pobratymcy polegli, zostali jedynie moi bracia. Thorogrim sprzedaje obecnie broń z Cylii, a Tingarin ruszył za wschodnią część kontynentu w poszukiwaniu nowych kopalni rudy żelaza. Dawno go nie widziałem. Sprzedajesz też oręż? Nie, bronią zajmuje się Alvarez. Przysiaduje w tym magazynie. Dobra. Cześć. A, to jest magazyn, tak? Ty jesteś jego przydupasem? I czego ci potrzeba? Tak, ty jesteś, widzę, przydupasem. Leczy zatrucia. Aha, ty masz potki różne. Ale jakie drogie. Ja nie wiedziałem, że te poty są aż tak drogie. To będę musiał oszczędzać teraz. No dobra. Cześć. Witaj, jestem Alvarez. Zajmuję się tym magazynem. Chcesz coś kupić? No pewnie, na przykład broń. O, sztylet, krótki miecz, siekacz. Ja mam długi łuk osobiście, tu jest długi miecz. Ale nie wiem, czy długi łuk nie będzie lepszy. To co teraz mam. Mały topór. Ho. Wiecie, wydałem już 100 na łuk. A, i to odejmuje zwinności, tak myślałem. On ma obrażenia 18, ten łuk ma chyba tam mniej, 14, tak? Tak. Długi miecz. Na razie sobie odpuszczę, bo no nie widzę sensu, żeby teraz sprzedawać tą broń, którą sobie niedawno kupiłem, tylko po to, żeby kupić broń, która jest ciut lepsza. Bo, o tak to powiem, że po prostu na razie to zostawimy. Na razie zostawimy. A ty? Co tak patrzysz, weź się za kilof i zacznij kopać. Bardzo bym chciał, a mogę tu gdzieś wziąć kilof i zacząć napieprzać tą skałę? Ciekawe. Hello? Hello? Nie, chyba nie. No dobra, no. Przeżyję bez tego, no łaski bez, chciałem wam pomóc. Może bym coś na tym zarobił, chociaż wątpię. Ta gra jest skonstruowana w ten sposób, że pewnie nie zarobiłbym na tym. A ty kim jesteś? Nowy w jaskini? To jest wreszcie jaskinia czy kopalnia? Bo zdecydujcie się, czy jedno i drugie. Co się tak rozglądasz? No to rozglądam się, co mam robić, jak tu pierwszy raz jestem? No stary, spokojnie. Nic wam przecież nie ukradę, co wam mogę ukraść, kurwa? Kamienie? Wow. Jakiś szczególny sens ma ta tutaj lokacja, czy nie? Bo raczej na pierwszy rzut oka nie widzę żadnego sensu. Dobra, idziemy stąd. A ten kilof mogę wziąć dla siebie? Nie, po co? No po co mi kilof w takiej grze? Chociaż kopanie minerałów to by była ciekawa rzecz. I sprzedawanie ich później. Nie, bo by się gra za łatwa zrobiła. Ajcie, co to tu jest? Aha, to jest ta... O Jezu. Między młotem a kowadłem. Dobra, uciekłem. Fuck yeah. Jeszcze raz muszę do jaskini wejść, bo jeszcze tego typa nie znalazłem, wybaczcie. Ale chcę tego questa wykonać. Im więcej expa dzisiaj zdobędę, znaczy dzisiaj no, im więcej expa ogólnie zdobędę w Arkanie, w Wrotach Arkany, tym po prostu będzie dla mnie lepiej, bo im wyższy level, tym lepiej. To w każdej grze tak jest, prawda? Im wyższy level, tym lepiej. Jeszcze się nie spotkałem z sytuacją, gdzie wyższy level byłby, nie wiem, gorszy niż niższy level, nie wiem. Nie wiem, a może takie gry istnieją, nie mam pojęcia. Dobra, ja tędy tam wtedy szedłem, tak? Jeszcze tam chyba całej jaskini nie sprawdziłem, to wybaczcie, ale muszę tutaj szybko na speedzie przelecieć. Aha, i muzyka z Wiedźmina jest w jaskini, to mi się podoba. Znaczy tam autor wypisał, że używał muzyki z Wiedźmina, tam z Heroesów chyba którejś części. Ale wiecie, ja tylko tak wspominam, jakby ktoś nie wiedział tego, wiecie o co chodzi. Tutaj może coś jeszcze interesującego. Ja tu chyba szedłem już, ale zobaczmy. Szedłem tu na dół chyba, tak? Tak, 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 dobra. I jeszcze nie szedłem w tą stronę. Podejrzewam, że i tak nic tu nie będzie, no ale... Wiecie, byłem tu już? Zamknięte.
Podejrzewam, że tak. Ta byłem. Dobra. To jeszcze raz. Wchodzimy do jaskini. Muszę znaleźć tego typa w jaskini, w tej kopalni. I have to. Because I must. Dobra. Gdzie jest ten typ? Podejrzewam, że to ten krasnolud, co tam chodził, tylko ja go oczywiście ominąłem, bo ja jestem... Mam duże odkrywcy, ja muszę kuźwa odkrywać. Jak mam duży teren do odkrycia, to muszę cały odkryć oczywiście. Ale jak jest za duży teren, to się zniechęcam. Tak zawsze ze mną jest. Ale no, nie można powiedzieć, że w tej grze są duże tereny. Bo ja tu o dużych terenach mogę powiedzieć, że to jest na przykład Skyrim. Mnie Skyrim oczywiście tak naprawdę mierzi, bo... Kuźwa, ta gra jest tak długa, że... Znaczy długa, no... Za duża mapa jest po prostu, że... No, ja w ogóle nie mam ochoty... Krótko w nią pograłem i miałem dość, bo nie lubię tak gier z aż tak otwartym światem, że przechodzisz od jednego punktu do drugiego praktycznie i masz jedną misję w jednym miejscu, a drugą misję masz w kompletnie innym miejscu i zaiwaniasz pół mapy albo nawet całą mapę na drugi kraniec. Durwan. Za kilowy do roboty! Tak cały dzień! O, takie nasze krasnoludzkie życie. Czyli nie. A dlaczego ten koleś miał imię? To jest taki szczególny typek, że miał imię, czy nie? Czyli to nie krasnolud jednak. To który to będzie? Może ten? O Jezu, nie mogę tędy przejść poważnie. Grych. No dobra. Może ten typ tutaj coś mi powie ciekawego. Cześć, stary. Halo. Co to za miejsce? To starożytna świątynia krasnoludów, a raczej to, co z nich zostało. Kto ją w takim razie zniszczył? Czas? W czasie wojny tunelami pod rzeką przechodziły tędy hordy goblinów. Świątynne mury chyba im przeszkadzały. Znajdę tu coś jeszcze ciekawego? Raczej nie, wszystko zostało splądrowane. Jak chcesz, to poszukaj albo popytaj krasnoludy. Może one wiedzą coś więcej na ten temat. Dobra, czy jestem w jakiejś... w czymś w rodzaju świątyni krasnoludów, whatever? To mi bardziej wygląda na takie, nie wiem, mini metropolie, mini miasto. Może nie metropolie, tylko właśnie miasto. Bo są to takiego typu zabudowania, ale może ja się po prostu mylę. Może ten Gimli to jest ten typ, którego szukam. Gimli! Hello? Cholerne pająki, nie właź dalej, bo oblezą cię całego, wchodzą nawet pod zbroję. No spoko, dzięki za te informacje. Może tutaj coś ciekawego jeszcze jest? Tutaj tylko taki tunel z dupy? Tak. Okej. Nie oceniam. Gdzie ten typo? Hello? No nie, jak nie, lepiej nie złaź niżej, fuck off. Fuck you, Dolan. A tamten koleś, który jeszcze tam łaził, a faktycznie tu są pająki. Challenge accepted. Wiem, że to się skończy pewnie moją śmiercią, ale zawsze można spróbować, nie? No dobra, na dół najpierw. Muszę tego typa znaleźć, tylko gdzie on jest? Jest głęboko w tej jaskini, czy płytko? To bym bardzo chciał wiedzieć. Cześć, Gimli. Ty? Zawróć, tutaj nie masz czego szukać. To ty jesteś Norhat? O, jest! Nareszcie znalazłem tego łysola. Myślałem, że to jakiś Gimli, a to po prostu jest łysa gała, pała. Lanca, nie wiem. Nie wiem, jak tego typa nazwać, naprawdę. Już mi się skończyły odzywki fajne. Dobra, a kto pyta? Jestem Elroar, syn Eratora. Nic mi to nie mówi. Przysyłam Erator. Ciągle czeka na raport odnośnie nowego tunelu. Co się tu dzieje? Wyszliśmy głębiej tym korytarzem, ja i czterech kopaczy. Miałem ich osłaniać od pająków. Boicie się małych pająków? Małe pająki nie wyrządzają większej krzywdy kopaczom, ale mają trujący jad. A my nie mamy tylu odtrutek, żeby im co chwila podawać się górnikom. Dlatego poszedłem z nimi, żeby oczyścić przejście. Gdy wyłoniła się cała chmara pająków, zacząłem machać mieczem w nieskończoność. Gdy nagle pojawiły się dwa olbrzymie okazy, kilka razy większe od tych małych. Zanim się zorientowałem, pierwszy zrzuciłem sieć na dwóch kopaczy, a drugi po prostu pożar dwóch pozostałych. Zdążyłem uciec w ostatniej chwili. Kończyłem właśnie zabezpieczać to wyjście, gdy zjawiłeś się ty. Co teraz zamierzasz zrobić? Lepiej będzie, jeśli tutaj zostanę i upewnię się, że te bestie nie wyłamią prętu z wyjścia. Ty udaj się do Ratora i powiedz mu o całym zdarzeniu. Tak też zrobię. Okej. Wow, mogę wejść na kraty. A może to po prostu pod kratami tak wygląda, że stoję. No, nieważne. Dobra, czyli teraz moim zadaniem jest po prostu wyjście z tej jaskini, powiadomienie typa, że zobaczyłem się z łysolem i tyle chyba, jeżeli chodzi o questa. Mam nadzieję, że nie będę musiał wchodzić do tej jaskini i czyścić tego dziadostwa z pająków. Oby! Bo trochę mi się to nie uśmiecha, zważając na mój level, to pewnie te pająki by mnie obskubały i to bardzo szybko. Bo ten piąty level to wydaje mi się nie jest zbyt wysoki. Kim jesteś? Jestem Kirsten! No
nowa wojowniczka. To znaczy, że walczysz u Bogu tego, kto zapłaci najwięcej? Zazwyczaj tak, obecnie jednak przesiaduję Łazarian i szkolę ich. Jeśli ci zapłacę, to będziesz podróżować ze mną i mnie chronić? Nie stać ci na mnie, kotku. Poza tym musiałabym mieć naprawdę poważny powód, żeby stąd odejść. Przyzwyczaiłam się do tego miejsca. Czy w takim razie możesz mnie wyszkolić? Za 15 sewarów mogę zwiększyć twoją zręczność. Na razie, laska, dzięki, ale... Witaj, jestem Markor, a masz różowy... Czy ty masz różową zbroję przypadkiem? O Jezu, czym się zajmujesz? Chodzę i patrzę, komu by tu w mordę przyłożyć. Wyglądasz mnie na takiego, co by chciał dostać. Nie bój się, ale bądź zawsze czujny, nie wszyscy Azerianie są tak mili jak ja. Z pewnością. Za drobną opłatą pokażę ci, jak nie dać się zaskoczyć i wyprowadzić pierwszy atak, zanim zrobi to przeciwnik. Ile sobie liczysz za naukę? Za 15 sewarów, mogę zwiększyć twoją zwinność. Odejdź. To mam dwóch nauczycieli zwinności, ciekawe po co. A, jedna chyba zręczność, a drugi zwinność, tak? Ten typek to zwinność, dobra. Chyba nie odróżniłem tych dwóch tych. Dobra, gdzie ja mam oddać tego questa? Rator. Rator z obozu... Gdzie ja tego questa brałem to teraz, bo to jest dobre pytanie. Gdzie ja brałem tego questa? Oh my fucking god. Czy to przypadkiem nie było tam w karczmie? Kurde, znaleźć teraz tego typa to będzie chyba naprawdę dobre zajęcie. A może to ten? Widziałem cię z Norhardem. Widziałem się z Norhardem, przepraszam was bardzo, ale coś mi nie idzie dzisiaj czytanie. Czemu się nie pojawia na powierzchni? Zabezpiecza wejście do tuneli, kopaczy zabiły olbrzymie pająki. Cholera, klasnoludy mówiły prawdę. Jaką prawdę? Opowiadały o zamierzchłych czasach, w których ich przodkowie walczyli z pająkami wielkości i sile dwóch ludzi. Nikt nie wierzył w te bajki, a może nie chcieliśmy w nie wierzyć w nadziei, że pająków już dawno nie ma. Co teraz będzie? Norhard powinien ubezpieczyć tunel, dopóki tak czegoś nie wymyślimy. A tobie dziękuję za pomoc. Doświadczenie plus 20, otrzymałeś 20 sawarów. Oh yeah! Jak widzicie, bogacę się powoli. No to jest bardzo dobrze, ludzie, bardzo dobrze. Dług Pereza, to jest chyba zadanie fabularne. Fajnie by było, gdyby te zadania fabularne były jakoś oznaczone, bo to by się bardzo przydało. Gniew demonów. Później? Skradziony miecz. No, jakby na to nie patrzeć, tych dwóch questów już nie mam jak wykonać, więc... Do góry! Do naszego braciszka kochanego, zasranego, głupiego, debilnego. O, tak, ja go bardzo lubię. Jeśli chcesz się czegoś nauczyć... Aha, to jesteś tylko takim przydopasem informacyjnym, okej. Okay. Tutaj mam iść do tego typa? To z tobą się miałem widzieć? I hope so. To ty? Dług spłacony. Doświadczenie plus 20. A ja już rozmawiałem z magiem, możesz do niego wejść. Dobra. Okej. Zapiszemy wcześniej grę, bo nie wiem, czy ten mag nie będzie chciał mnie zabić. Wiecie, pewnie nie, ale nie mam zaufania do takiego typu rzeczy. Ludzi, znaczy nie rzeczy. Witaj, magu. Czemu mnie niepokoisz, wędrowcze? Jestem... Wiem, kim jesteś. Powiedz lepiej, co cię do mnie sprowadza? Gniew demonów. Co? Kpisz ze mnie? Nie. Gildia magów podejrzewa, że Ivaras odradza się, a jego słudzy są bliscy znalezienia jego oręża. Powiedziano mi, że jesteś ostatnią osobą, która może coś wiedzieć na ten temat. Ukrycie gniewu demonów zajęło nam wiele tygodni, a co gorsza, nie mamy pewności, gdzie ta broń się teraz znajduje. Nie wystarczy pójść do miejsca, w którym stworzyliście portal? To nie takie proste. Miejsce tworzenia portalu było starannie wybierane. Musiał to być obszar z silnym źródłem magicznym. We wschodnim Dimryl, jeszcze za ziemią elfów, znaleźliśmy takie miejsce. Problem w tym, że wkrótce po naszej misji doszło do zawarcia pokoju. Jego warunkiem była nietykalność ziem. Ani dzielono skórzy, ani ludzie nie mogli przekraczać wzajemnie swoich granic. Czemu mnie zanudzasz historią? Ponieważ miejsce portalu jest obecnie na terytorium orków. Wejście tam może spowodować wojnę. No to pięknie. Nie ma jakiegoś pokojowego sposobu załatwienia tej sprawy? Musiałbyś mieć orka za przyjaciela, żeby wyjść na ich tereny. Mam się zaprzyjaźnić z jakąś bestią? Nie lepiej wsiąść na warga i pojeździć trochę? Nie drwij ze mnie. W lochach Scylli jest więziony ork. Nie znam powodu schwytania go. Musisz się dowiedzieć, dlaczego opuścił swoje ziemię i dał się złapać. Jak mam się niby dostać do lochów, skoro nie wpuszczają mnie nawet na dziedziniec królewski?
Musiałbyś być mieszkańcem Akmaronu. Tak się składa, że nim nie jestem. Na dziedziniec wpuszczał kogoś, kto należy do Gildii Magów. Jest wysłannikiem Azarian lub członkiem Akademii Wojny w Scylii. Musisz się zatem postarać i przyłączyć do jednej z frakcji. A ty mi nie możesz w tym pomóc? Nie taka jest moja funkcja tutaj. Rekrutacją zajmuje się Tronin. Znajdziesz go na placu ćwiczebnym. Nie spiesz się jednak z wyborem. Każda frakcja ma swoje wady i zalety. Dowiesz się u każdej z nich, jak wygląda rekrutacja. Sam zdecyduj, co jest ci przeznaczone. Okej, a ty możesz mi jeszcze coś powiedzieć? Wybrałeś już swoją drogę wędrowcze? Niekoniecznie, stary! Czyli muszę teraz zdobyć przychylność jednej z frakcji, tak? Lovely. Czyli? Ork Scylli. Okej, nie dostanę się tam jednak, dopóki nie będę mieszkańcem Akmaronu. Porozmawiam z Troninem od Azarian, Prawenem z Gildii Wojowników Scylli i Askadarem z Gildii Magów. Następnie sam zdecyduję o swoim przeznaczeniu. Fakt, już odwiedziliśmy 3 takie większe lokacje. W każdej z tych lokacji było coś ciekawego. Tronin od Azarian, Preven Gildia Wojowników Scylli, Askadar Gildia Magów. No trzeba będzie odwiedzić każdą z tych postaci, chyba żeby rozpatrzeć się, co oni tam mają do zaoferowania. Nie wiem jeszcze, czy zostanę wojownikiem, raczej magiem. Nie wiem właśnie, czy magiem nie zostanę, bo zawsze mi brakuje many, a jako że będę magiem, to pewnie trochę mi to się podbije ta mana, więc to może być dobry pomysł. Aczkolwiek jeszcze zobaczymy, nie mam pojęcia, co jeszcze wybiorę, bo... I don't know. We will see, okej? Okej, no. Mam tu jeszcze coś do sprzedania, mam 46 zawarów. Ja pieprzę, jak ja jestem bogaty. Krasnojad, purpuranka, korzeń leczniczy, wilcza skóra... Nie, jak na razie zostawię te skóry. Może ja poza odcinkiem pochodzę, pozabijam trochę rzeczy, w sensie pozbieram skóry i tak dalej, trochę pozbijam na tym forsy, bo mi potrzebna. Mam już który level? 6? 6, no to teraz już jestem większym koksem, ale nadal jestem słaby. Podejrzewam, że w tej grze z każdym levelem i tak będę słaby. Bo to podejrzewam, że to jest jedna z tych gier, która jest chamska dla gracza. Już to czuję. Uwierzcie mi, mam zmysł. Chociaż ponoć tylko na początku ta gra jest trudna. Zobaczymy. Tymczasem, dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka. Tak jak mówiłem, w następnym odcinku coś jeszcze poogarniamy z tymi frakcjami, bo trzeba jednak przystąpić do jakiejś tam z nich. Trochę mi się przypomina fabuła Gothica, gdzie trzeba było do jakiegoś obozu dołączyć. Ale mniejsza, to już następny odcinek. Zapraszam was na mojego Facebooka... Ja muszę się nauczyć trochę szybciej mówić, albo wolniej mówić, bo cały czas się mylę przy tym pożegnaniu z wami. Zapraszam was na mojego Facebooka, którego macie w opisie. Zapraszam do innych filmików i... Na razie.